Witajcie z tej strony Piorun. Od razu powiem na miejscu, że to nie jest lokowanie produktu ani reklama produktu. Ja nie dostałem za to żadnych pieniędzy, a po prostu chcę się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Chcę Wam przedstawić lampkę do roweru takiej firmy Jet. Oczywiście lampeczka jest LED-owa, 360 lumenów, wodoodporna, cztery funkcje świecenia i po prostu na maksymalnym strumieniu świetlnym wytrzymuje 4 godziny, a na minimalnym, czyli 50%, wytrzymuje 8,5 godziny, co jest bajką dla mnie. I cena tej lampki 75 zł. Powiem szczerze, jako specjalista rowerowy, entuzjasta, to powiem szczerze, że za 75 zł naprawdę można wyrwać niezły sprzęt. Nie trzeba wydawać setek, jak niektórzy pseudo-rowerzyści, którzy się na YouTubie obnoszą ze swoimi kanałami. Lampeczka wygląda tak. Mamy uchwyt montażowy. No i oczywiście gniazdo USB mikro do ładowania, co jest bajką. W zestawie mamy także uchwyt do roweru, który jest dla mnie bajką, bo o coś takiego mi właśnie chodziło, z takim gumowym właśnie ala rzepem zapinanym, że to się zapina pyk. O, tu zaciągamy w dziurkę na ramę, wkładamy lampkę i to jest właśnie bajkowe według mnie, takie zapięcie tego typu. Bo zawsze możecie sobie regulować, jak Wam się podoba. Jeszcze w zestawie mamy kabelek mikro. O. Mikro USB, USB. I to jest w zasadzie wszystko. I to jest bardzo fajna lampeczka. A żeby Wam zobrazować, jak to działa, no to zaraz sobie sprawdzimy. Sobie wygaszę światełko. Pyk. I teraz Wam pokażę. Nie będą to doskonałe warunki, ale. Zobaczcie, to jest maksymalny strumień świetlny. Powiem Wam szczerze, to mi normalnie po ciemku cały pokój oświetla. I to jest dla mnie wystarczające. To jest 50%. I na tym trybie lampka wytrzymuje 8,5 godziny. I teraz jest wyłączona. Bajka. Po prostu bajka. Daje mocno. Naprawdę mocno daje strumień świetlny. To jest 50%. Naprawdę. Powiem Wam szczerze, jak sobie do skóry ręki przyłożyłem na pełnym trybie świecenia lampkę, to czułem ciepełko. Czułem dosłownie ciepełko. Więc jest moc i mamy tutaj dodatkowe diody, które świecą. No to jest to fajna funkcja, bo to zawsze, wiecie, jak jedziecie, to zawsze jesteście widoczni, że ktoś od razu widzi, że ktoś jedzie. No to jest naprawdę bajka. Powiem Wam szczerze, że nie żałuję zakupu za takie, powiem szczerze, psie pieniądze. To naprawdę dorwałem niezły sprzęt ciekawy, który naprawdę będzie miał przyszłość, a powiem Wam szczerze, że zamierzam kupić właśnie drugi taki sam egzemplarz do Rock Ridera, bo ten idzie do Riverside'a 920, a zamierzam właśnie kupić drugą taką samą do Rock Ridera, po prostu żeby Rock Rider też był wyposażony w tego typu sprzęt. No powiem Wam szczerze, naprawdę jako entuzjasta, to jeżeli macie wydać naprawdę na lampkę 300 zł, 400, taką naprawdę dobrą, to ja w opisie filmu podlinkuję Wam stronę phoenix.pl, gdzie tam naprawdę możecie kupić sobie niezłą lampkę za już ponad 300-400 zł, to już w ogóle jest kosmos. Oczywiście to nie jest też reklama tej strony, ja nie dostałem od tych ludzi pieniędzy. Nigdy nie z nimi nawet nie miałem kontaktu. Jest to tylko sugestia, że jeżeli ktoś naprawdę szuka pancernego sprzętu wodoodpornego i w ogóle full, to tą stronę mogę polecić. A ja po prostu kupiłem sobie coś takiego, bo ja nie potrzebuję wodotrysku, bajerów i tak dalej.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich rowerzystów.